Proszę powiedzieć, co u Pana najbardziej zarezonowało dzisiaj podczas tej debaty? W dzisiejszej debacie, może w bezpośrednio spotkaniu poprzedzającym debatę, bardzo podobała mi się możliwość spotkania z gośćmi z zagranicy i to jeszcze z trzeciego sektora gospodarki, którzy mieli wiele do powiedzenia, jeśli chodzi o demokrację bezpośrednią i o stosowanie inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, szczególnie w tej formie elektronicznej na Islandii, ze względu na to, że tego rodzaju małe gospodarki, małe państwa są w stanie nam wskazać ciekawy kierunek rozwoju i w ogóle debaty politycznej w dzisiejszych czasach. I są w stanie nam wytyczyć dzięki temu, że to jest takie małe akwarium, są w stanie nam pokazać pewien kierunek, który może być ciekawy albo może nie być ciekawy. I podczas kiedy zgadzaliśmy się wszyscy w debacie, że generalnie demokracja bezpośrednia jako instrument jest ciekawa i należy ją stosować, inicjatywa obywatelska jest potrzebna, nie tylko jako wentyl bezpieczeństwa w demokracji, ale jako potrzebna instytucja państwowa, to nie zgadzaliśmy się w kwestiach właściwie równie zasadniczych, bo nie zgadzaliśmy się w tym, w jaki sposób należy ją wprowadzać i do jakiego stopnia i jakie zagrożenia czekają przed takim państwem jak Polska na drodze ku większej partycypacji obywateli w życiu demokratycznym państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.